Witaj, mężki, z tym strony Traor, w kolejnym odcinku z Hardware Nam Namotki i Oro Blues. Jakoż pełne śmierci. W ostatnim odcinku nawet dobrze nam poszła ofensywa, po czym stanęła i jesteśmy w obronie. I trudno mi włączyć atak ponownie. Co... przejęli. Co bardzo bym chciał zrobić, dlatego że dosłownie oni są bardzo blisko, jeżeli chodzi o śmierć. Oni naprawdę są bardzo blisko. Jedyny problem jest taki, że tutaj mamy tę jedną prowincję, którą po prostu musimy stać, ponieważ są te wszystkie mosty. I to jest denerwujące. I tak, no i na razie to, co robimy, to po prostu próbujemy coś osiągnąć. Moglibyście się tutaj przesunąć, bo zostawiliście lukę w froncie. Tak, jeżeli chodzi o drzewko narodowe, bo trzeba wreszcie coś z tym zrobić, to jest tam coś, co w sumie mówi, że niby jest do wykonania, tylko nie wiem, jak to wykonać, więc teraz będzie najważniejsze pytanie, jak to wykonać. Patrzę na to i widzę, jak tracimy te prowincje, które kiedyś zdobywaliśmy. Bardzo ciężko. Okej, w takim razie tutaj dalej próbuję coś osiągnąć, nawet nie wiem co. Na pewno możemy robić super fajne samoloty teraz, ale jak to będzie w przyszłości, to nie wiem. Dobra, jakieś badania do tego. W ogóle możemy odpalić to, to chyba bym odpalił realnie, już biorąc. Bo to powinno chyba pomóc. Chyba jest największe dopowiedzenie do tego. No i co, tak naprawdę spróbujemy zobaczyć, czy coś to w ogóle nam da. Nie powiem, to nie jest jeden z tych fajnych odcinków, gdzie wszystko jest, się wszystko układa. To jest jeden z tych, co się właśnie nic nie układa. Możemy zdobyć ten bonus i chyba go zrobię. I tak, ten front tutaj w ogóle nie wiem, jak on zbytnio stoi. Może wyślę tutaj tych. Dobra, możecie mi nie zasłaniać. Naprawdę mi sabotujecie teraz całą wojnę. Jakby zdobyć te kilka miast, które tutaj są, dosłownie jest ich koniec. Tylko widzę, że nas wypychają kompletnie. Co oznacza, że wycofujemy się. Bo kompletnie, ale to kompletnie sobie nie radzę. Okej. Wycofajcie się. I tak. W takim razie połowa pójdzie na ten front. Wasza cała zgraja pójdzie tu. I powinno to wystarczyć. Chodzi o to, że chcę po prostu zdobyć te wszystkie 3 punkty zwycięstwa i to powinno nam dać zwycięstwo. No. W skrócie. Oczywiście jest tutaj dużo tych wszystkich jednostek, co jest problematyczne głównie. Ale może się uda nam jakoś to zrobić. Dobra, poróbmy sobie tu. No i oczywiście co? Jakoś tutaj się nie udaje. No jak to się stało, że w pewnym momencie się nam wszystko tak poszło, tak ładnie, tak wszystko idealnie. Teraz nie. Teraz postanowił, że raczej nie, nie zrób, jednak nie będzie szło ładnie, idealnie. To, co by naprawdę nam pomogło, to by samoloty. Bo nasz wróg posiada samoloty, a my kompletnie nie posiadamy. I jak to wygląda z tym? Tutaj tworzę sobie kolejną armię, więc wystawimy sobie. Kolejna armia potworzona. Może myślimy was tak.
I kogoś też fajnego dodamy. O, tego w kapturze. Okej, jakieś bonusy. No, trzeba dać... To można dać mu... Coś tutaj ma? Nie. Też można dać... Też można dać... Nie złapali naszego agenta. Jak mogli. I jak to wygląda? A, się włączyło. Okej. A my ciągle tutaj atakowaliśmy, zapomniałem. Dobra, wysyłamy tutaj. Zgaduję, że większość tam poszło naszego manpowera. Ok, jak to wygląda tutaj? No, dopiero przyłażą, więc akurat to w ogóle nie wykorzystują tych. Wiecie co? Może ja wyślę dywizję tu, a te kilka dywizji, która tutaj stoi, wyślę po prostu do tej armii. I będę chciał, żeby po prostu te dywizje specjalne, żeby mi przyszły i pomagały. Co nas strzela? Co to? Skuterem śnieżnym do nas strzela. Okej, zobaczmy co to jest. Może wreszcie jakiś przez przypadek dostanę OP broń. Tak, bardzo chętnie. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli chodzi o produkcję, to my akurat jesteśmy na dosyć dobrym poziomie. No ci to w ogóle nie chcą spadać. Są już się tak okopali, że w ogóle nic się z nimi nie da zrobić. Okej, War Machine. Okej. Dobra, to zdajmy. Zastanawiam się, czy to jest... Nasze decyzje mają jakiś sens, czy nie. Okej, widzę, że tutaj ten front to w ogóle już się nie rusza. Więc możemy spróbować wysłać tutaj. Naszym głównym celem jest po prostu zdobycie tych miast. W skrócie. No jeżeli zdobędziemy więcej dywizji, to powinniśmy oczywiście móc w tym samym po prostu, wiecie, no już coś porobić, bo w głównej mierze to tak, brak powietrza, co jest powodowane tym, że też nie badamy powietrza. Tutaj doktrynkę sobie robię. Co tutaj zrobimy? Sobie to poróbmy. Rożyjemy wodoru, na pewno nic się nie stanie. Oj, agentów możemy też powysyłać. I jak tutaj wygląda? Kod jest już wybadany. Ja tutaj dalej próbuję porobić jakieś. Ten gościu nie jest zbyt dobry. Majki, kurde, ten Majki to dobry gościu. O, dostaliśmy dosyć dużo tego. Daily political power ewidentnie. Niedługo zaczniemy to produkować, więc to sobie wybiorę. Okej, tutaj coś porobimy.
O Jezu, co to jest? I lotnisko by się przydało wybudować. Mają dziesiątkę tutaj. I po naszej stronie dziesiątka, więc akurat jest znakomicie. A mini nukes to jest coś takiego. Okej, i tak mieliśmy sobie zmniejszyć produkcję tego, więc jak sobie tak zrobimy, to będzie lepiej. I pytanie, czy mamy. Nie, chyba nie mamy specjalnej infrastruktury do tego. Okej, więc w takim razie. Lepszy materiał do samolotów. No tutaj w ogóle nic nie robimy. Teraz my się bronimy, więc może się okazać, że w pewnym momencie, jak oni będą nas atakować, będą tracić organizację, to jak my zaatakujemy, to wtedy będzie o wiele łatwiej nam tutaj przejść przez nich. Tak, to jest czas. Dobra, dawaj. Pokazuje, że możemy to zrobić. Tylko, że oczywiście. Już nie pokazuje, że możemy to zrobić. Okej, doktrynki. Też można. To jest teraz. Co chwila robię to samo, więc. To jest najgorsze, kiedy wchodzę w ten sam tryb. Czy możemy coś robić? Możemy balony porobić. Dobra, budujcie te balony. Okej, możemy coś wystawić. Możemy wystawić. Możemy te niuki. Nie sądzę, żeby się nam to udało. O, no tak. Korzystamy z mininiuków. W głównej mierze one będą jednorazowe, więc nie sądzę, żeby to było odpowiednie użycie w taki sposób. Ale okej. Trochę portów zdobyliśmy. I co tutaj możemy porobić? Możemy to zrobić. Okej, więc tak. Na razie stopujemy. Chodzi, żeby oni nas zaatakowali. I już nie chcą nas zaatakować. Jak wygląda w powietrzu? W sumie wygląda to na to, że my jesteśmy jedyni. I powoli dochodzi nam. Okej, one choice. Co będzie? Aby coś dobrego. W bitwie są nasze samoloty? Nie widzę. Okej, już są w powietrzu. Kurde. Którzy to są? Ci. No, nie powiem. Wyrok śmierci na siebie napisali. Dobra, dajemy kolejne. Atakują, atakują. To znaczy, że to jest czas, żebyśmy my zaatakowali. Okej, jak to wygląda? W głównej mierze chodzi o to, żeby nam doszedł tutaj. Okej, Recruit War Machine. Tak, bardzo chętnie. Wiem, że straciliśmy mega dużo rzeczy, ale chcę mieć War Machine. Nie wiem nawet, co to jest. To jest. Te. Tak, mam takie słabe, nie powiem. Okej. Co dalej? Musimy to mieć, więc zanim to będziemy mieć, to minie sporo czasu, jeżeli w ogóle kiedykolwiek to zdobędziemy.
No, nawet jak się wycofamy, to nic to nam nie da. Ale innego wyboru nie widzę, bo teraz to stoimy w takim miejscu, gdzie w ogóle nic nie możemy porobić. Okej, w takim razie. No, smutna decyzja o tym, że musimy się wycofać. Nastała. Prawie byliśmy w celu, a tutaj taki klops. Okej, co tutaj mamy starsze? Już samolot możemy produkować. O nie, oni przejęli lotnisko przecież. Okej. No to musimy wybudować własne lotnisko. No, nasza wojna miała pewne fajne manewry, ale skończyło się na tym, że niestety nie możemy jednak jej kontynuować. Bomb gliders zróbmy i już rozumiem, czyli to jest tańsza wersja, takie, żeby AI produkowało mniej tego, bo będzie produkowało zapewne mega dużo. Okej, już rozumiem, na czym to polega. Okej, w takim razie chyba stanęliśmy znowu na tym samym, że obie siły są równosilne. Jak to wygląda z naszymi jednostkami? Możemy je wystawić. Okej. I nasza armia też, nie powiem, nie jest jakaś taka mega silna. Dosłownie jak zdobędziemy to miasto, to jest koniec, tylko że musimy najpierw je zdobyć. O, się nam włączyło. We will prepare. To jest to samo. A, dobra. Bo tu jest taki minus. Dobra, to jest po prostu błąd kodu. Już rozumiem, o co chodzi. Ale wcześniej się pokazywało i właśnie to było takie dziwne. Musimy w ogóle to zdobyć. Mamy tego mnóstwo, więc to będzie nasz ostatni czas, żebyśmy to robili, bo dosłownie tam nie jest potrzebne. Okej. To, co moglibyśmy zrobić, to collaborative government, tylko że niestety w tym modzie jest zablokowany. Okej, dalej. Okej, nas atakują. Głównym naszym pomysłem jest, żeby włączyć kryptologię, kiedy już się nam zrobi, tylko że ona ciągle się cofa, jakby. Okej, tutaj dalej. Chyba mamy hajs, po prostu o to chodzi. Co możemy zrobić? Nasz ulubiony size of patriotyzmy. Okej. Dalej, samolot. Dobra, nasze samoloty. Gdzie one poleciały realnie? One chyba znikły. Okej. Więc tak, niuki. Możecie to robić. Was usunę. Gdzie jest usuwanie? Tutaj. A was też damy, ale nie mogę. Nie mogę wybrać. Co to jest? Interception. A, interception. Rozumiem już. Ech.
Okej, kontynuujemy. Musimy teraz się pozbyć tych wszystkich minusów. Mamy minus 5% Satianting Rarities. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego jesteśmy na ujemnym. Może przez stabilność? Nie jestem potrzebny. Dobra, 13 dni. No teraz jak nas atakują, to w ogóle nic nam nie robią, więc pokazuję jak obecną naszą siłę. Dobra, dalej tutaj coś kontynuujemy. To zgaduję, że na samym końcu coś nam da. Zgaduję, że coś nam da. Co dokładnie? Nie wiem. Okej, widzę, że atakować to nie chce atakować. Co się pozmieniało, że się już nie chcecie atakować ich? Ja powiem tak. Atakować czy nie atakować, zaatakujecie i tak. Teraz super agresywnie. Chodzi o to, żebyśmy po prostu już weszli w to. Wcześniej się okopali i właśnie to był największy problem. Ich okopanie. Okej, okay, pomóżcie tutaj. Wy wejdźcie ich dosłownie do stolicy. Udało nam się ich okrążyć. Jeszcze lepiej. Jeżeli się udało nam ich okrążyć, to po prostu wiecie, koniec z tymi dywizjami. Okej, okay, niech połowa tych dywizji pójdzie na ten front. Udało się tutaj odciąć też. Okej, okay, jak wejdziemy ich w stolicę, to powinno też nam dać. Po prostu mamy już wystarczająco dywizji na tą wojnę, więc. Więc teraz już nie powinno być aż tak bolące chodzenie w nich. Coś jeszcze tutaj? Chyba nie, to wszystko. A nie, możemy oczywiście coś zjeść. No, chyba musimy coś zjeść, bo dosłownie nas nie obchodzi to, że o, tutaj nawet nikogo nie zjemy. Zastanawiam się dokładnie, o co chodzi z tym jedzeniem. A tutaj już musimy zjadać w setkach. Okej, okay, zobaczmy co to nam da. Aby nie dało nam błędu kodu. Ewidentnie chyba nic nie zmieniło, czy jeszcze nic nie zmieniło. A przynajmniej nam doszły nieco tych Deathclaws. Można by spróbować nieco ich porobić. Okej, okay, uda nam się przejść. Czy dywizja przejdzie tutaj i chodzi o to, żebyśmy weszli. I otoczyliśmy ich stolicę, Pog. Wreszcie włączyłem sobie myślenie na chwilę. Dobra. No i teraz w sumie jak są otoczeni, to normalnie kiedy jest ktoś otoczony, to znaczy, że nic nie może już zrobić.
normalnie. Dobra, co tutaj mamy? Czym się różni te dwa? Chyba terenami. Tak, terenami. Hills, mountain, to jest forest, jungle, desert, plains, urban, marsh. Chyba to, chociaż... My teraz na czym walczymy? No, lasy i plains. Plains by się wydawało, realnie rzecz biorąc, ponieważ... tego jest najmniej. Okej. Okej, ciągnijmy tutaj. Bum, 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 bum. Okej, powoli już robimy te samoloty. Ogólnie chyba już powinniśmy mieć w powietrzu. A jeszcze nie mamy lotniska. A, bo ostatnio walczyliśmy o to miasto, a nie o tam chyba. Dobra. Jest różnica. Wy w sumie nie musicie atakować. Jak teraz zauważyłem. Okej, już jesteśmy blisko. To nie będzie jeszcze wszystkiego do ataku, ale chodzi o to, że większość dywizji jest zajętych. Okej, przejęliśmy. O, jakby można byłoby resztę tych dywizji tutaj wysłać. Nice. Okej, w takim razie, jak już wiadomo, że to tylko jest jedna armia. Nie. Chodziło mi, żeby ustawić tak. Wydaje mi się, że szybko tutaj wszystko ustawię i już powinniśmy sobie zakończyć tą wojnę. Ta muzyka to jest... nawet nie wiem jak ją opisać. Okej. A właśnie chciałem takie... A przecież możecie tędy przejść i... Akurat ktoś wszedł. Okej, jak to wygląda z powietrzem, tak... Bo mamy to powietrze, tylko... z drugiej strony... Czy ono w ogóle coś robi? Czy jakiejkolwiek bitwie pomaga? Dobra, powoli się przybijają... Jak mówię... Dosłownie musimy tutaj... przejść przez... jakieś kilka miast i zapewne będzie koniec. Okej, tutaj się bronią. Tutaj widzę, że coś chyba zostało wysłane. Okej. I tutaj możemy usunąć. Okej. To mi się podoba. Dobra, kolejne dywizje. I szybko, 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 szybko. Co tutaj jeszcze można dać? Okej, na patriotyzmie. Mamy te 20. Dlaczego to? No te 5%, co za chwilę nas oczywiście zniszczy, ale. Ale to takie. Nie powiem. Ciekawe. Ciekawostka. Okej, tutaj kolejne. W sumie możemy jeszcze zrobić tych. I ten bombowiec. Zupełnie całe powietrze zrobimy sobie. Szpony śmierci będą latować w bombowcach.
Co tutaj nam się włączyło? A, consume. No ten consume jest trochę denerwujący. Okej, okay, czy wreszcie się uda nam wejść, czy po prostu te dywizje, one po nic ich atakowały i dlatego teraz stają. No nasza, znaczy tak powiem, nasza armia to po prostu jakby stanęła i zastanawia się. Dobra, 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 dobra. Jest przejście, jest przejście. Jest! Dobra, dobijcie ich. Dobra, dobra. Musimy po prostu załatwić tych wszystkich. Nie wiem dlaczego idziemy do oko. Okay. Załatwić tych wszystkich, żeby oni nie wrócili do swojej stolicy. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. I pytanie jest takie, dlaczego musimy iść dookoła, jeżeli dosłownie przed chwilą musieliśmy to bronić. Dobra, idźcie w takim razie tutaj, może się wam uda coś przejąć. Tak, ani mogą przejść. W skrócie hoj. Okej. Okay. Okej, okay, chyba nie mają tutaj portów, chociaż widzę, że się tutaj jedna dywizja zajmuje tym. Dobra, przejdź i załatwy. O nie, nie ma, lotnisko nam przyjęli. Dosłownie nie wiem dlaczego. Nie możemy tutaj przejść. Mam strasznie dużo tutaj jakichś rzeczy. Wy mieliście rozkaz. Dlaczego go nie robicie? Udało nam się wreszcie tutaj przyjąć ich. I musieliśmy to zrobić manualnie, bo coś się gra popsuła. Okej. Dobra, wracajcie na ten front. Wysyłamy was. No i akurat to powinno pójść szybko, dlatego że oni za bardzo w tej wojnie nic nie robili. Okej. I dajecie już? Musieli przez stolicę stać. Okej. Okay. O, masz rację, ta wojna była naprawdę męcząca. Select all. Select all. Confirm. Okej. Okay. No nie powiem bardzo, ale to bardzo dużo nas to kosztowało. I co możemy zrobić? No, zainwestować w to. I tak naprawdę skończyć odcinek. No, w kolejnych odcinkach zobaczymy w ogóle, o co z tym chodzi. No, niby musimy zrobić to. Ale jest pytanie, czy... Kim ten gościu jest? Może sobie zapiszę i zobaczę. Na pewno tutaj... Na pewno się zmieniamy. Tutaj też można byłoby dokończyć w pewnym momencie.
A to jest dziwne. W skrócie. Nie wiem dlaczego przeciwko Laniusowi, jeżeli on nie istnieje. Ale okej. Zobaczymy, co to będzie. To jest najbardziej. Największe pytania są wokół tego. Ale zobaczymy w kolejnych odcinkach. Był z wami Travel. No to. Cześć.